Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się takim odwiecznym dylematem, LCD czy AMOLED? No tak, no wiadomo, że AMOLED lepszy, ale może wytłumaczymy dlaczego, tak? I parę przyczyn. No niestety też droższy, więc tutaj trzeba się zastanowić też nad czynnikiem ekonomicznym. No tak, ale tak. Załóżmy, że kasa nie gra roli. Zastanawiacie się, AMOLED czy LCD? No. Na czym polega różnica? Jak działa wyświetlacz LCD, czyli ciekłokrystaliczny? Ano, on działa w ten sposób. Powiedzmy, możemy napięciem przyłożonym na taki wyświetlacz sterować, czy on przepuszcza światło, czy nie przepuszcza. Czyli wiąże się to z tym, że pod wyświetlaczem LCD jest po prostu podświetlenie. Jakbyście sobie rozebrali jakiegoś starego laptopa czy stary monitor LCD-owy, to zobaczycie, że tam po prostu jest sobie podświetlenie. Kiedyś to było jakąś taką dziwną świetlóweczką. W tej chwili jest to LED-owe. Jak swoją drogą swego czasu LCD-ziaki z podświetlaniem LED-owym były sprzedawane jako LED-owe, co jest wierutną bzdurą, natomiast tak było, ale generalnie polega to na tym, że tak, mamy coś, co świeci i na to nakładamy przysłonę LCD, która to po prostu puszcza albo nie puszcza. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że to pod spodem świeci cały czas, niezależnie od tego, czy ekran mamy ciemny, jasny i tak dalej, czyli na przykład no on świeci po prostu całym ekranem przez cały czas. I na przykład dzięki temu mamy czerń, która wcale nie jest czarna na ekranach LCD. Im gorszy ekran, tym ta czerń jest gorsza, bo jednak to światło od spodu przez niby ten zasłonięty piksel cały czas przebija. Efektem jest na przykład czerń, która jest fioletowa, szarawa, ale nigdy czarna. Natomiast OLED świeci w zupełnie inny sposób. Trzeba, OLED świeci właśnie. Dokładnie. Tam każdy piksel emituje światło lub też nie emituje. Dzięki temu, po pierwsze, czerń jest czarna, bo po prostu dany fragment ekranu, który ma być czarny, nie emituje żadnego światła. Edol nie świeci w ogóle. A co za tym idzie, to też bierze mniej prądu, bo ten kawałek ekranu, który jest czarny, nie świeci. Dlatego na przykład między innymi w jednym z odcinków zachęcaliśmy Was do włączenia ciemnego trybu interfejsu, żeby wydłużyć czas działania baterii. No właśnie po to. To, co czarne, nie świeci na AMOLEDzie. Dzięki temu ekran potrzebuje mniej prądu, żeby w ogóle jakieś światło emitować. Natomiast LCD świeci całą swoją powierzchnią cały czas. Tak, no i jeszcze w związku z tym, co powiedziałeś o tej czerni, to producenci wyświetlaczy LCD mają zawsze taki dylemat, jak mocno możemy sobie podświetlić ten ekran, bo jak im mocniej go podświetlimy, tym mniej czerni w czerni Dokładnie. Będzie, a z kolei jeżeli go za słabo podświetlimy, no to będzie trochę słabo na... Jak... Na pozostałych kolorach i te kolory też... No, właśnie, poza tym w słońcu na przykład przestanie być cokolwiek widać i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które no, lepiej lub gorzej zostały przez producentów LCD rozwiązane. No oni musieli je rozwiązywać, a te problemy w wypadku AMOLEDowych wyświetlaczy Dokładnie. Po prostu nie istnieją. Do tego mamy też łatwiejsze sterowanie właśnie jasnością, płynniejsze sterowanie jasnością ekranu i do tego oczywiście też te kolory mogą być dużo bardziej intensywne na OLEDowych, AMOLEDowych matrycach niż na LCD-ziaku. Następna rzecz, kąty czytelności. Też na AMOLEDach są lepsze, po prostu są lepsze, dlatego, no cóż, moim zdaniem warto dopłacić, ale no cóż, jeszcze jest jedna rzecz, której się ludzie boją w przypadku ekranów OLEDowych, AMOLEDowych i pokrewnych. Wypalanie. Powiem Wam szczerze, ja bardzo dawno już używam wyłącznie telefonów, prywatnie używam telefonów z AMOLEDami i u mnie ten problem nie wystąpił, może dlatego, że ja telefonów używam. On może wystąpić w momencie, kiedy jak coś bardzo długo jest wyświetlane coś w jednym punkcie ekranu, na przykład na telewizorach, no jak tak, logo to... stacji. Wyświetlali, oglądali, no stop, tylko tą jedną stację. No to wtedy tak, jest szansa. Tak, ale słuchaj, no to jest efekt, który w starych kineskopowych telewizorach też występował. No. I można go było zaobserwować na przykład na monitorach, gdzie pięknie odbite panele Norton Commandera można było zobaczyć. No dokładnie. Czy jakiegokolwiek innego programu takiego, tego, że tak powiem, stałego. Długo wyświetlane i stale. Na monitorach monitoringu na przykład odbijał się jakiś tam kawałek drzwi, bramy czy czegoś takiego. Natomiast na normalnym telewizorze, który jest normalnie używany do oglądania filmów, to ja nie zaobserwowałem takiego. Ciężko, żeby ten efekt wystąpił, tak jak mówię, akurat w przypadku telewizora, ewentualnie logo stacji, to byśmy musieli przeważnie jedną stację oglądać, ja wiem, że tak. A to się tak, zdarza się. Tak, tak, szczerze współczuję takim ludziom, natomiast na telefonie powiem szczerze, bardzo rzadko, może w przypadku długotrwałego stosowania Always On Display coś tam się pojawi, ale... No to też producenci znaleźli sposób, bo ten Always On Display zmienia swoje położenie minimalnie o piksel 2-3, przesuwa się w trakcie dnia. Co odświeżenie ekranu on się wyświetla troszeczkę przesunięty. Dzięki temu unikamy tego zjawiska i tak jak Wam powiedziałem, serio. Ja na żadnym z moich smartfonów, których używałem w historii mojej,
Ja używałem ich sporo. Nie zauważyłem efektu wypalenia się AMOLED-a. Może po prostu wystarczy telefonu używać. Zgadza się. Jeżeli się zastanawiacie, czy warto dopłacić do smartfona, który ma OLED-owy, AMOLED-owy, albo jakiś tam jeszcze pokrewny, bo tych nazw są dziesiątki już w tej chwili, na rodzaj matrycy w zasadzie się nie zmienia wiele, to warto. Zdecydowanie warto dopłacić. Ja zdecydowanie to rekomenduję. I serio, nie bójcie się tego efektu wypalenia, bo naprawdę byście musieli się straszliwie postarać, żeby on w ogóle wystąpił. Częściej, chyba szybciej wam się smartfon znudzi, niż wypalić się coś na ekranie. Znudzi się albo się, że tak powiem, zużyje to, o czym mówiliśmy w tym... Technicznie się zużyje całość, nie tak. Tylko wyświetlacz. Także podsumowując, AMOLED w zasadzie ma, oprócz ceny, ma same zalety, jeżeli chodzi o porównanie. Dokładnie. Z LCD. Jedyna jego wada to jest cena. Zalet jest mnóstwo, wada w zasadzie, tak jak Konrad powiedział, głównie cena. A i to ostatnio coraz częściej się zdarza, że telefony z AMOLED-ami wcale nie są takie drogie, ale to już jest temat na osobny materiał. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej.